Założyliśmy księgę pamiątkową na upamiętnienia wpisów młodożeńców, którzy robią zdjęcia sobie ślubne, jak również są wpisy starosty Tczewskiego i starosty Starogardzkiego z tytułu zrobienia zawodów wędkarskich dla DPS-ów. Od 14 lat trwa zagospodarowywanie terenu zielonego na tczewskim osiedlu Witosa. W tym czasie ogromnym nakładem pracy mieszkańców i przy współpracy miasta powstał piękny zielony skwer, któremu nadano nazwę 750-lecia Tczewa. Trawniki, stawy, mała infrastruktura. Do tego wszystkiego dołączyło ostatnio zadoszone miejsce na ognisko i atrakcja dla najmłodszych – rozbudowana woliera dla ptaków. W tym roku rozbudowaliśmy wolierę dla ptaków o powierzchni 20 m², jak również wybudowane było zagaszenie nad ogniskiem. Powierzchnia dachu wynosi 120 metrów. Na ten rok fundusze nam się wyczerpały, a powstało to dzięki sponsorom nie tylko z terenu Górek, ale i pozyskałem fundusze od przedsiębiorców spoza Górek. Były podziękowania, mieliśmy od 13 września było otwarcie, oficjalne otwarcie tej, byli zaproszeni ci, którzy pracowali przy tym i ci, którzy sponsorowali. Na ten rok zakończyliśmy naszą inwestycję na ten rok, a w przyszłym roku mamy szczytne cele związane jakby rozbudowę naszego dla dzieci placu zabaw, jeżeli postaramy się uzyskać pieniądze z zewnątrz, żeby nie obciążać tylko budżetu miasta, jak również siłownię pod chmurką chcemy też, bo wszystkie osiedla mają, a Górki nie mają. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Tczewa, nie tylko Tczewa. Można przyjechać, ognisko rozpalić, uwędzić. Jesteśmy otwarci. Nie jesteśmy, że zrobiliśmy to sami i sami chcemy to wykorzystywać. Wręcz odwrotnie, zapraszamy, a to jest wizytówka nie tylko naszego osiedla, ale całego Tczewa. I to będzie promocja również osiedla, jak i naszego kochanego miasta Tczewa. Według obliczeń stowarzyszenia mieszkańcy Górek do tej pory zainwestowali w rozwój terenu zielonego już ponad 100 tysięcy złotych. O teren zielony dba teraz miasto. Całość została ładnie oświetlona i jest pod nadzorem kamer. Obok jest boisko do plażówki, stoły do gry w ping-ponga. Od zeszłego roku działa też boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Co ważne, mieszkańcy nie tylko inwestują, ale również wspólnie sprzątają teren. Ostatnio w akcję zaangażowała się ponad 20-osobowa grupa wiernych Kościoła Zielonoświątkowego, który w przyszłości ma powstać właśnie na Górkach.